Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rowerów. Jak zwykle jest lekko po godzinach, ale mam dla Was kolejną ciekawą maszynę. Tym razem prosto z Beneluxu Ed9. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda na pierwszy rzut oka trochę festyniarsko i po wejściu na ich profil na Instagramie, gdzie mają niespełna 500 followersów, z butów nie wyrywa potęga marki. Ale sama maszyna jest bardzo ciekawa. Kosztuje to w detalu 21 tysięcy złotych w przeliczeniu na nasze cebuliony. Jak widzicie, jest to 29er. Opony mamy włoskie Vittoria Terreno 29x21, czyli tak naprawdę całkiem przyzwoite opony już do leciutkiej cross-countrówki. Potężny balon. Poskładane jest to od razu w tublesie na napędzie Shimano. Tutaj jest ciekawy patent, bo korba jest dwublatowa SLK 3828. No to jest takie całkiem szybkie przełożenie i duża rozpiętość biegów. Z tyłu mamy kasetę również Shimano. 11 biegów od 11 do 42. Potężna rozpiętość biegów. Z tyłu przerzutka, która to obsługuje, to jest klasyczna Ultegra z krótkim, tak zwanym, czyli ze średnim de facto wózkiem. No, tu by się prosiło, żeby wjechał jednak jakiś może GRX. Rama przystosowana jest również pod napęd DI2. Jak widzicie, wszędzie są tutaj pozaślepiane otwory pozwalające powprowadzać do ramy kable. Jeżeli chodzi o takie największe ciekawostki, to mnie najbardziej interesuje to miejsce w ramie, bo wygląda, że tutaj o dziwo można by zastosować z tyłu hamulec cantilever czy też V-brake, więc być może tutaj ta rama miała też jakiś pomysł na bycie przełajówką, ale patrząc na jej kąty, to chyba byłoby to ciężko uzyskać. Z przodu jest najciekawszy element tego roweru, widelec Laufa. Lauf jako widelec i jako całe rowery już się u nas na kanale przewijały. To z kolei jest manufaktura z Islandii. Też bardzo ciekawa marka, ma już ponad 10 lat. No i te widelce, w których za amortyzację służy włókno szklane, tu w tych właśnie takich żeberkach, no zajmują swoje miejsce w świecie rowerów dziwnych. Również od FSA pochodzą takie komponenty jak kokpit, czy właśnie mostek, kierownica. Kierownica typowo gravelowa, 44, o ile dobrze pamiętam, po górze i 49 po dole, mocno się rozchodząca. Siodło Prologo nie jest jakoś super wygodne, raczej takie mocno racingowe. Myślę, że to jest pierwszy element do wymiany. Również sztyca jest mało sexy, zwykła aluminiowa rura i w dodatku na jedną śrubę, także tutaj polecieliśmy oszczędnościowo, ja bym to stąd szybko wywalił. Z przodu przerzutka też, Shimanowska oczywiście, X-Tech, no bo jak mamy dwa blaty, to musimy to czymś obsłużyć. Korba SLK, też od FSA, karbonowa, całkiem fajna. To wszystko obsługują manetki Shimano, międzygrupowe RS685, czyli jedna z wersji de facto Ultegry z karbonowymi dźwigniami hamulcowymi. Tutaj też moim zdaniem prosiłby się GRX. W zasadzie gdyby robić temu rowerowi update, trzeba by przetestować, czy te dwa biegi z przodu są potrzebne, czy może walić dwójkę, a włożyć jeden blat, pozbyć się przedniej przerzutki, włożyć elektryczną przerzutkę, elektryczne manetki i jazda. Jeżeli chodzi o zaciski hamulcowe, to jest to również RS805, czyli nie jest to Ultegra, tylko taki właśnie międzygrupowy zacisk Shimano. Tyle chyba o tej maszynie. Koła fabrycznie są aluminiowe. Tutaj też potencjał do upgrade'ów w przyszłości. Generalnie cena 21 tysięcy, no to na pewno wysoka kwota jak za gravela na mniej więcej tym osprzęcie. U nas możecie go kupić jak zwykle w dziale rowerów używanych i powystawowych.
za 16 999 zł, to już zdecydowanie lepiej wygląda. Szczególnie, że teraz w ogóle rowerów jest mało i nie bardzo jest jakiś wybór, na czym tu pojeździć. Jest jedna duża zaleta ku FSA, na których stoi ten rower. A, jeszcze zostało nam ważenie. Lecimy z nim na wagę. No, na oponach 2,10 to on swoje będzie ważyć musiał. Również aluminiowe felgi tutaj na pewno go nie odchudzają. Dobra, co ma wisieć? Nie utonie. 10,190 waży ta maszyna. A to, co Wam chciałem pokazać, o, poza informacją, że tutaj jest japońska technologia obróbki włókien karbonowych, czy układania włókien karbonowych, to co Wam chciałem pokazać, to jak pięknie cyka tu tylne koło. Wiem, że mam na kanale panów cykania, także tu trzeba przyznać, że pan od cykania zrobił wednajnie swoją robotę i rower cyka pięknie. No, maszyna może się podobać, na pewno jest jedyna w swoim rodzaju. W Polsce pewnie będzie to jedyny headline, który tu jeździ, albo jeden z co najwyżej kilku. No i generalnie przypuszczam, że takich rowerów za często na swojej drodze nie spotkacie, a też i widelec Laufa na pewno będzie robił wrażenie. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Żeby nie przegapić kolejnych nowości, subskrybujcie kanał i do zobaczenia na wideo albo na rowerze. Hej!